dzisiejszym odcinku będę musiał zbudować w Minecrafcie dokładnie to, co moja siostra narysuje na kartce. Oczywiście na samym starcie łapka w górę i subskrypcja, a ja nie przedłużam, lecimy z filmem. A więc widzowie, pora rozpocząć rysowanie. Jest ze mną moja młodsza siostra, ma przed sobą kartkę i możesz rozpocząć rysowanie zaraz, ponieważ na każdą z tych rzeczy masz na czas tylko minutę, nie więcej. Tylko minuta na to, żeby narysować. No tak, bo ty w dłuższym czasie tutaj o wiele więcej rzeczy zbudujesz, znaczy narysujesz takich, że ja tego nie będę umiał tego zbudować tak szybko. Ja będę budować później 3 godziny. Oczywiście widzowie, łapka w górę i subskrypcja, jak chcecie więcej odcinków tego typu. Ja klikam i masz minutę na to, żeby narysować dowolną rzecz. To, co ty narysujesz, ja muszę zbudować w Minecrafcie. Więc to będzie, mam nadzieję, ciekawe. Dobra, jesteś gotowa? 3, 2, 1, 0. Start. Poszło. Dobra, szybko. Głupie. Czemu głupie? Nie wiem, czy to odgadniesz, co to jest w ogóle. Nie wiem. Wazon? Nie. To jest takie... Co to jest? Śmieszne. Coś to wygląda jak wazon. Ale poczekaj. Dobra, butelka jakaś. No ale to szybko, bo masz 40 sekund do końca. Więc czas leci ci nieubłaganie. Co to jest? Dobra, ty robisz butelkę dla dziecka. Co jest krane? No dobra, będę musiał zbudować butelkę dla dziecka. No może to być ciekawe. 3, 2, 1, 0. Koniec czasu. To jest twój rysunek i to mam zbudować w Minecrafcie. To jest rysunek numer 1. Dobra. Cześć, ja ci to podpiszę. Pierwszy mamy, czyli butelka dla dziecka. Teraz to nie wygląda w ogóle jak butelka. Bez tych boków wyglądało to bardziej jak butelka dla dziecka. Teraz to wygląda jak jakiś dziwny wazon z nie wiadomo czym na końcu, z jakąś czapką. Nieprawda? Muszę to w takim razie lecę budować. No dobrze, a więc pora przejść do narysowania pierwszej rzeczy, czyli butelka. Butelka dla dziecka wyglądająca trochę jak wazon. Trochę tak to wygląda. Więc widzowie, budujemy to. Nie wiem, ile mi to czasu zajmie, mam nadzieję, że nie jakoś mega długo. Przejdźmy do budowania, czyli butelka dla dziecka. Jak ja mogę zbudować butelkę dla dziecka? Dobra, wykorzystajmy do tego to, bo to jest całkiem ciekawe. To też ma być różowe, wykorzystajmy to. I może wykorzystajmy, i pomarańczowe mają być te boki. Dobra, zróbmy tak w takim razie, czyli bierzemy to. Okej, dobra, niech będzie. I teraz tak, potrzebujemy jeszcze, weźmy szkło. O, to będzie dobre. I robimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pyk. Tutaj robimy teraz sobie taką butelkę, coś w tym stylu, dobra. Możemy rozwalić to w środku. I teraz możemy zrobić coś takiego. Okej. Czy to wygląda jak butelka? Do butelki? Chyba tak, nie? Chyba to może tak wyglądać. Dobra, bierzemy teraz tutaj do góry. Tak na tyle. Okej. Ej, to będzie ciekawa butelka, naprawdę. Dobra, coś takiego. I teraz tu muszą być te boki pomarańczowe. Więc zróbmy takie na dwie kratki po prostu. I tu jest tak. Coś takiego i tyle, dobra. I tutaj dokładnie to samo z tej strony. Dobra, no jakoś to wyjdzie chyba, nie? Czy nie? Ja oczywiście w rysowaniu jestem fatalny, w budowaniu może trochę mniej, więc wydaje mi się, że to może być lepsze na pewno niż jakby miałbym to rysować, ale... ale szału nie ma. No dobra, coś takiego. O! Niech będzie. Dobra, i teraz tak, zróbmy... tu trzeba zrobić jakby taki... Co tu zrobiło? Jak ja to mam zrobić w ogóle? Dobra, to jest na wysokości tej, więc robimy tutaj coś takiego, taką jakby otoczkę, jeśli tak to można nazwać, żeby ta butelka była jakaś taka ciekawsza. Okej, coś takiego. I tutaj musimy zrobić teraz jakby na samej górze tą jakby końcówkę butelki. Czyli robimy coś takiego i teraz pyk, 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 pyk i pyk. Dobra, mamy końcówkę butelki. Czy to wygląda... No tu jest jeszcze jedno na dole, dobra, zróbmy jeszcze jedno na dole w takim razie, tutaj. Dobra, coś takiego. Dobra, tutaj. I ostatnie. Tu i tu. Dobra, coś takiego. Ej, dobra, czy to wygląda... Kurczę. Dobra, uwaga, pokazuję. Tak mamy butelkę na obrazku i tak wygląda w Minecrafcie. No chyba nie jest źle, nie? Mogło być gorzej. Dobra, ja to zaliczam, nie? Ale przy następnej rzeczy się bardziej postaram. Dobra, więc przechodzimy do drugiego rysunku. Siostra, jesteś gotowa? Tak. No dobra, to... mogą być na przykład w środku, jakby pokoju pomieszczenie? Może to być też w środku, no. Możesz narysować pomieszczenie, ale pamiętaj, że musisz tu zrobić jak najwięcej szczegółów, właśnie, ponieważ ja muszę tylko narysować... Ja muszę zbudować tylko to, co ty narysujesz, więc nie muszę robić nic więcej. Więc ty, od ciebie zależy, ile zrobisz. Dobra, 3, 2, 1, 0, start.
Poszło, poszło, dobra, okej, jest pokój robiony. To będzie dom. Dom? Okej, dobra. Ale taki dziwny. No już widzę, że jest dziwny. Co? Okrągłe? Jak w Minecraftie ma zrobić okrągłe okna? Przepraszam bardzo. Nie wiem, radź sobie. No dobra. No co to jest? Dobra, okej, okay, czyli mamy dom. Trójkąt jeszcze, jak się, ja nie wiem, 40 sekund do końca. Okej, okay, czekaj, czekaj. Dobra, jakieś drzwi. Trójkąty w drzwiach? Co ty robisz? To są klamki. To niezłe klamki trójkątne, jak ja to mam zbudować? To będzie taki... Co to jest za rysunek? Jak ja to mam zrobić? Dobra, czas, koniec, koniec czasu, koniec czasu, koniec, koniec! Dobra, weź tu walnij dwójkę, żebyśmy wiedzieli, że to jest drugie. Nie wiem, to jest najdziwniejszy rysunek, to jest jeszcze dziwniejszy niż to, nie? Serio, myślałem, że nie da się już dziwniej, a jednak się da. Czyli mam do zrobienia dom, który ma trójkątne, kwadratowe i okrągłe okna. Dodatkowo ma drzwi z trójkątnymi klamkami, niebieski dach, zielone to okno i zielony komin. No i do tego jest jakiś dziwny garaż, po prostu drzwi i takie... Jesteś dumna z tego rysunku? Bardzo. No dobra, to niech będzie. Dobra, kolejny obrazek, czyli fioletowy dom z jakimś garażem, trójkątne okna, czy okrągłe okna, jakiś niebieski dach, zielony komin. Mega dziwne, nie wiem jak ja to zrobię, szczerze mówiąc, ale okej, zróbmy to po prostu. Zacznijmy może od tego, żeby zrobić po prostu ten jakby bazę tego domku, czyli jakby taką, takie coś, jakby wiecie, żeby on miał jakiś kształt, czyli tak jak tutaj, taki prostokąt. Trochę mi to zajmie, ponieważ będzie trzeba tutaj jakby troszkę się naklikać, no ale zrobię to widzowie i wracam do was. Ej, dobra, szczerze mówiąc, ja nie muszę tego robić jakby w 3D, bo moja siostra to zbudowała w 2D. Więc olewam to, nie robię tego w 3D, robię to tak samo jak ona zrobiła, czyli po prostu nie będzie tutaj wybrzuszenia, tylko ja tak jak się będzie patrzeć na to stąd, tak to robię, więc to musi być jeszcze wyższe, gdzieś do tyle. I w ten sposób będziemy mieli to już chyba dobrze zrobione, tak mi się wydaje. Dobra, damy radę, tylko nie wiem totalnie jak ja zrobię okrągłe okna jeszcze w miarę mam pomysł, ale jak zrobię trójkątne? Tego nie mam pojęcia, nie? Dobra, tu ma być okrągłe okno, więc zróbmy w tym miejscu okrągłe okno i zróbmy je może w... Jakie ono ma być? Zielone ono? Jak ja mam zrobić zielone okno? Dobra, to jest taki w miarę zielony, nie? Dobra, robimy... Uwaga, robimy tak. Tu. Nie wiem, co tu się wydarzy teraz, ale to może być najśmieszniejsze okno, jakie widzieliście w swoim życiu, szczerze mówiąc. Czy to wygląda jak koło? No nie wydaje mi się, no nie wydaje mi się. Ale zróbmy tak, tu weźmy sobie teraz jeszcze te klapy. Dobra, mamy klapę. I robi... Aż się zakrztusiłem. Dobra, to jest okrągłe okno. Serio, to jest okrągłe okno, okej? Okay? Niech będzie. Tutaj mamy mieć teraz prostokątne okno. W ten sposób, dobra. I tu ma być trójkątne, czyli ma być coś w tym stylu. Znaczy... W sumie to skończyłem, szczerze mówiąc. I tu mają być jakby takie drzwi z dwoma klamkami. Dobra, XD, jak ja mam zrobić drzwi z klamkami, przepraszam bardzo, w zwykłym Minecrafcie. Dobra, robimy tak, tu, tu i, no i tutaj, okej. To jest środek tego wszystkiego, ale to tak nie mogę tego zrobić, dobra, robimy tak. Okej, klamki, mam pomysł na klamki, robimy tak, uwaga, jedna klamka, druga, a to miały być trójkątne klamki, jak ja mam zrobić trójkątną klamkę, ej, dobra, to jest nie do zrobienia. Trójkątna klamka jest po prostu nie do zrobienia, no niestety, nie mam pomysłu, jak ja mogę zastąpić to, szczerze mówiąc, żeby to była trójkątna klamka. No nie, muszę zrobić to tak, nie da się zrobić trójkątnej klamki, sorry, niestety, ale to może trzeba zrobić tak, bo moja siostra zrobiła to jakby tak totalnie na środku, więc też tak musimy zrobić jakby na środku. Ja nie mogę, to jest tragedia, co ja tu zrobiłem. Ej, masakra to jest naprawdę. Dobra, zróbmy ten garaż jeszcze. To jest coś w tym stylu. Tutaj. Okej, okay, do góry. Okej, okay, teraz to trzeba wypełnić. I czy to, na tym są jeszcze drzwi? Dobra, na tym są drzwi, ale te drzwi są takie bardziej już normalne. Czyli są takie, okej. Okay. I teraz zróbmy je może sobie z tego drewna. Okej. Okay. Coś w tym stylu. I klamkę zróbmy może, dobra, zróbmy inną klamkę. Uwaga, to będzie niekonwencjonalna klamka. Ej, to nawet nie wygląda źle, szczerze mówiąc. To nawet jest całkiem śmieszne, nie? Dobra, może tak to wyglądać i teraz tak, niebieski dach, czyli robimy sobie z niebieskiej wełny. Uwaga, tutaj, pyk, 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 coś takiego. Zróbmy, dobra, będzie to lekko 3D. Dobra, robimy tak.
i mamy w ten sposób fajny, elegancki dach. I zróbmy tak, żeby to jakoś to wyglądało. Dobra, coś takiego. Taka czapa. Dobra, wygląda to git. Coś mi nie pasuje z tymi oknami, ale te okna miały być tutaj, tutaj miał być fioletowy. Fioletowe okno, a tam miało być okno też fioletowe, czyli i to ma być fioletowe, i trójkątne, i to ma być fioletowe, więc zróbmy sobie to w takim razie w ten sposób, żeby to, wiecie, jakoś wyglądało, że to jest faktycznie okno. Coś takiego, a to okno miało być zielone, tylko że, dobra, wiem jak to zrobimy. Zróbmy to tak, weźmy sobie całkowicie zielone to, o, dokładnie, i teraz od tej strony to damy, bo przecież... To ważne, żeby to wyglądało tylko z jednej strony dobrze, nie? No i z tej strony wygląda elegancko. No dobra, czy ten dom kwalifikuje się na to, żeby... A, jeszcze zielony komin! Zielony komin, zapomniałem o nim. Dobra, robimy zielony komin w tym miejscu. Dobra, coś takiego. I tutaj, no tak, żeby wiecie, żeby jakoś zrobić klimat i tak dalej. Cobweb, dobra, cobweb, dobra, i lecimy tak. Że niby wiecie, że niby dym, nie? Dobra, no i uwaga! Prezentacja budynku. Czy to się zgadza i czy wygląda to dobrze? No, szczerze, jestem w szoku, bo wyszło to naprawdę dobrze. Tak mi się wydaje. Więc ten rysunek całkiem mi się podoba. Wydaje mi się, że zrobiłem go fajnie. Lecimy z następnym. Dobra, pora przejść do trzeciego rysunku w dzisiejszym odcinku. A więc uwaga, 3-0 start. Poszło. Robisz, już teraz nie ma na co czekać. Robisz, co? No nie, znowu jakiś budynek? Co to jest? To nie jest budynek. Mikrofalówka, telewizor. Nie, to jest telewizor. To jest to, co rysowali na obozie Julii Żugaj? Nie, to mikrofalówka. Czekaj, bo ty mnie rozpraszasz. Ja później masz jakoś łatwiej. No i bardzo dobrze. Dobra, teraz już widzę, że mam do zrobienia jakiś telewizor. Telewizor z zieloną trawą, okej? Okay. Że w środku, wiesz, będzie jakby... Obrazek będzie w środku. Czyli muszę zrobić telewizor, na którym będzie obrazek. Ej, to jest ciekawe, to może być fajnie. Nie wiem, ile to będę budować. Oczywiście na budowanie, widzowie, będę miał nieograniczoną ilość czasu. Ale moja siostra ma tylko minutę na to, żeby to narysować. No i ta minuta już się zbliża do końca, bo zostało już 15 sekund. 15... No już 10. Co ty kamerz jakiś tak... chłopek. Co to jest? Dobra, jakiś krzak. Czekaj, brązowy! Zero, skończ czas. Dobra, masz warta. Dobra, czyli mam do zrobienia telewizor, bardzo stary, bo z takimi antenkami, na którym będzie trawnik, jakiś ludzik, krzak, drzewo, słońce. Nawet nie ma nieba, więc o tyle dobrze. Jest. Dobra, zaliczam. Daj tu trójkę. I lecimy to budować. Dobra, następny rysunek to nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To jest jakby telewizor, na którym jest trawa, drzewo i tak dalej, więc po prostu na tym się teraz skupmy i zróbmy kolejny obrazek. Dobra, i teraz tak, jak to mogę zrobić? Zacznijmy może od tego, żeby zrobić po prostu ten telewizor. Więc zróbmy telewizor z czarnego po prostu tego. Robimy to w ten sposób. Tu raz, dwa, trzy. Dobra, coś takiego. Teraz lecimy z obramówką. Obramówka idzie sobie do tyle. Pyk, pyk, pyk. Dobra, teraz do góry. Okej, okay. I jeszcze raz w tą stronę. Ej, szczerze, bardzo fajny odcinek. Ktoś mi rysuje, a ja muszę to jakby zbudować. Jak chcecie następne odcinki, żeby na przykład, nie wiem, napisał do Dave'a i żeby jego rodzeństwo coś narysowało, a ja będę musiał to zbudować, no to dajcie znać, bo w sumie jest całkiem ciekawe, żeby coś takiego zrobić. Dobra, mamy coś takiego, czyli ta antena z góry. Nie wygląda to jakoś wybitnie, ale okej, okay, niech będzie. Dobra, robimy teraz tak, żeby to fajnie wyglądało. A, to żeby fajnie wyglądało, to robimy to jakby jedno w środku. Dobra, mamy trawę. Trawa niech będzie na dwa wysokości, bo tak to mniej więcej też wygląda na tym zdjęciu. Tutaj musi postawić się chłopek. I teraz, żeby postawić tego chłopka, to zróbmy może coś takiego, że postawmy tą armor standa i ludek jest czarny, więc weźmy mu netherite'ową zbroję w takim razie i ubierzmy go w całą tą netherite'ową zbroję. On stoi tutaj gdzieś, okej, okay. Pyk. Dobra, mamy to zrobione. Elegancko. Wpiszmy sobie time set day, żeby mieć, no, żeby mieć, wiecie, pogodę lepszą. Dobra, krzak. Krzak musimy zrobić z liści, więc znajdźmy liście. To będą tutaj gdzieś, okej. Okay. One są z jakimiś kwiatkami, więc zróbmy to tak. I to jest tutaj ten krzaczek, coś takiego. Tu ma być drzewo, bo tutaj jest na rysunku drzewo. Więc zrobimy raz, dwa, trzy, cztery. I teraz tutaj dajmy, może inne liście dajmy teraz. Weźmy te, o. I robimy coś w tym stylu, a jakieś takie drzewko, wiecie. Myślę, że będzie to git wyglądać. Dobra, coś takiego.
Co to jest to niebieskie? Ej, szczerze, nie mam pojęcia, co to jest, ten niebieski ten. Czy to jest jakby chmura? Czy nie, to jest chyba, że niebo ma być niebieskie. Okej, dobra, to zróbmy w takim razie niebo niebieskie. I zróbmy to w ten sposób, że tutaj sobie poleci to do góry tak. Tutaj poleci sobie w ten sposób. I tutaj, tak żeby, wiecie, było to zrobione fajnie. I teraz robimy w ten sposób i robimy po całości. W ten sposób będziemy mieli fajne niebieskie tło. Ej, to może naprawdę fajnie wyglądać, szczerze mówiąc. Ej, podoba mi się to, podoba mi się ten odcinek. Bawię się na nim przednio, że mogę sobie tak elegancko pobudować. Dobra, tu. Jest to troszkę inne budowanie, bo zazwyczaj się buduje, wiecie, że wszyscy budują, a ja tutaj muszę odwzorować jakby rysunek. Okej, jak to wygląda? Dobra, jest słońce jeszcze do zrobienia w lewym górnym rogu, więc zróbmy je tutaj w tym miejscu. Dobra, pyk. Dobra, mamy słońce. I dodam od siebie chmurki jeszcze. No dodam, bo to bez chmurki to się nie da. To tak być nie może. Dobra, robimy tak. Zróbmy, że chmurka zasłoniła tutaj lekko to słońce. Dobra, coś takiego. I tutaj również zróbmy taką chmurkę. Dobra, coś w tym stylu. O, może taką. O. Taka chmurka, no wygląda to chyba git, no szczerze mówiąc, ej, szczerze to ja chyba skończyłem. No, bo ja tutaj zrobiłem wszystko, co trzeba było zrobić, uwaga. Tak wygląda rysunek mojej siostry, który miałem odwzorować, a tak wygląda to, co ja zrobiłem i... Wygląda to fajnie, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że odwzorowałem to dobrze. Myślę, że można mi to zaliczyć. Lećmy z ostatnim rysunkiem. Dobra, więc ostatni rysunek w dzisiejszym odcinku, czyli numer 4. Uwaga, wiesz, co rysujesz? Tak, wiem już. Czas start. Poszło. Dobra, zobaczmy, co to będzie. Co to jest? Jessica. Jakie ma narysować, jakie ma zbudować człowieka? No, po prostu tak wiesz, tymi. To może być okrągłe, no przecież mówię ci. Nie wiem, czy dam radę, czy nie, ale no, zostało takie, 40 sekund, świeć się! Dobrze. I takie też różowe trochę. Co to jest? To jest różowy? To jest pomarańczowy. No dobra, pomarańczowy, co? Ale dobra, niech będzie. Ile zostało? 10 sekund do końca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Koniec czasu. Co to jest za rysunek? Przepraszam bardzo. Jak ja mam to zbudować w Minecrafcie? Jak ty sobie to wyobrażasz? Prosto! Nie, to w ogóle nie będzie proste, widzowie, no ale dobra. Czwarty rysunek. Walnij tu czwórkę, a ja lecę budować. Dobra, ostatni rysunek to jest jakiś jeden wielki żart, szczerze wam przyznam, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam to zbudować. Więc mamy za zadanie zbudować narysowaną brzydką dziewczynkę. Zróbmy to, po prostu zróbmy to. Ojejku, to będzie ciężkie, dobra, zróbmy ją z tego, może po prostu. Robimy tak, najpierw robimy dół, czyli jakby, czyli takie barki jakby, czy coś takiego. Dobra, robimy tutaj szyja, się zaczyna w ten sposób. Coś takiego i tu trzeba zrobić tak jeszcze, okej. Dobra, szyja jest taka, dobra, w ten sposób zrobimy szyję. I teraz, no dobra, to ma być jakby okrągła twarz, więc zróbmy sobie ją okrągłą w takim razie. Coś takiego. Dobra, wypełnimy to w środku. Dobra, tak. Ej, to może być całkiem ciekawe, szczerze. Myślę, że to nie będzie takie ciężkie do zrobienia. Dobra, tu i jeszcze jedno w tą stronę, dobra. Okej, to jest naprawdę wielka głowa, szczerze mówiąc. Zróbmy to, skróćmy o te jedne. O to trzeba skrócić, bo jeszcze włosy dodadzą tutaj jakby objętości. Zróbmy coś takiego. Okej. Dobra, to mamy git, to jest głowa, to jest spoko głowa, dobra. Usta mają być czerwone, zróbmy je w ten sposób, z tego. I mają być takie duże, tak jakby pomalowane. Więc zrobimy coś takiego, okej. Nos ma być jakby taki czarny, więc zróbmy tak. I oczy mają być takie jakby wyłupiaste. Okej, mam pomysł na wyłupiaste oczy. Słuchajcie, robimy tak, patrzcie to. Musimy zrobić białe i zrobić po prostu w ten sposób. No może nie, to nie są może wyłupiaste oczy, ale w ten sposób je trzeba zrobić. Coś w tym stylu, dobra. Nie wiem, czy tej, no nie możemy tego zrobić niżej chyba. Dobra, zróbmy tak po prostu. Tak, to dajmy tu. Tu dajmy tak i teraz jeszcze trzeba to obniżyć, pyk, tu i teraz tutaj zamiast tego w ten sposób, dobra. Teraz to wygląda lepiej, okej, jest git, dobra. Naszyjnik, ma naszyjnik różowy, więc zróbmy naszyjnik różowy, pyk, dobra, coś w tym stylu. Ma naszyjnik różowy, super, i ma pomarańczowe włosy, więc zróbmy je z wełny po prostu.
pomarańczowe włosy z wełny, więc zrobimy coś takiego. O nie, to wygląda tak źle. To wygląda tak źle. Ej, pomarańczowe włosy, szczerze, jakby w sensie... Ja wiem, że są osoby rude, nie? Ale jakby... jakby rudy to jest jednak co innego niż pomarańczowy. I jakby ktoś miał takie typowo pomarańczowe włosy, to by wyglądał tak śmiesznie, naprawdę. To jakoś totalnie nie umiem sobie tego wyobrazić. Dobra, tu... Dobra, no coś takiego, takie włosy. Dobra, i jeszcze ma jakby różowe piegi, ale jak ja mam zrobić różowe piegi, przepraszam bardzo? To jest przecież nie do zrobienia. Zróbmy to może... Dobra, mam pomysł, uwaga, robimy tak. To będzie interaktywny obrazek. Jesteście gotowi na to? Uwaga, tutaj w tym miejscu stawiam to i teraz... Tak to wszystko będzie tutaj jakby latać sobie, że robi to za, no co prawda nie różowe, ale zielone piegi. Dobra, wygląda to git. Ej, dobra, chyba skończyłem w tym momencie. Ej, dobra, zrobiłem taką podobiznę, uwaga. Tak wygląda to na rysunku. Tak wygląda to zbudowane przeze mnie. I szczerze, jestem mega zadowolony. Naprawdę nie wyszło to źle. Nawet powiem szczerze, że mi się podoba.